Witam Państwa serdecznie, Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Na Państwa prośbę dzisiejszy odcinek poświęcamy marce znanej na całym świecie, Jackowi Danielsowi, Jack Daniels Whisky, a Tennessee Whisky, whisky ze Stanów Zjednoczonych, bardzo wyjątkowa, bardzo popularna, whisky Jack Daniels z kolą, najpopularniejszy drink świata. Jack Daniels Old Number 7, najlepiej sprzedająca się whisky świata. No, whisky, o której nie można nie mówić. Nieważne, czy nam smakuje, czy nie smakuje, jest interesująca. Ale zacznijmy od początku. Historia samego Jacka Danielsa. Jasper Newton Daniel, młodziutki chłopiec, opuszcza swój rodzinny dom w wieku lat 6. Kiedy to było dokładnie? Nie do końca wiemy. Może to był 1856, może to był 1854-3. Sam Jack Daniel nie do końca wiedział, kiedy się urodził. Może dlatego właśnie, że opuścił dom rodzinny w wieku 6 lat? Wyobrażacie sobie to Państwo dzisiaj? Żeby taki młody człowiek decydował już i był w stanie opuścić dom i rozpocząć normalne życie. Niesamowite. Natomiast w tamtych czasach było to możliwe, dopuszczalne. Mama Jacka umiera bardzo młodo, bo umiera tak naprawdę niedługo po urodzeniu Jacka. Jack jest 11 z potomstwa. Natomiast mama po prostu komplikacje poporodowe z tego powodu umiera, w związku z tym Jack tak naprawdę jej nigdy nie poznał. Ojciec dość szybko znajduje nową żonę i to właśnie z macochą. Jack nie jest w stanie się do końca dogadać, dlatego dość wcześnie postanawia opuścić dom. Trafia do rodziny znajomych, przyjaciół domu Danielów, do pastora, który oprócz tego, że jest duchownym, to również produkuje whisky. Wyjątkowo whisky, bo Tennessee whisky to troszeczkę jest inaczej tworzona niż znane z regionu obok, a Tennessee, czyli z Kentucky, znane bourbony. Natomiast młody Jack bardzo szybko zaczyna pomagać pastorowi przy produkcji whisky. Właśnie. A niedługo potem, bo w wieku lat 15, okazuje się, że duchowny musi wybrać drogę albo duchowną, albo spirytualną, a tworzenie spirytusów, czyli tworzenie whisky, przyciśnięty przez rodzinę i wiernych. W związku z tym stwierdza, że okej, zostaje duchownym, ale odsprzedaje całą aparaturę młodemu Danielowi, który produkuje whisky dalej, uczy się coraz więcej. Wpada na różne pomysły, które wprowadza w życie. Jedzie na wyprawę po całych Stanach, gdzie uczy się, jak robić dobrą whisky. I uwaga, jako pierwszy w Stanach Zjednoczonych, ten młody chłopak zakłada legalną destylarnię. Najstarsza legalna destylarnia w Stanach Zjednoczonych to jest destylarnia robiąca dzisiaj Jacka Danielsa. 1886 rok, zakładamy pierwszą destylarnię w Stanach. Rok później, w 87, już wypuszcza Jack Daniels na rynek sławny do dzisiaj Jack Daniels Old Number 7. Tennessee whisky, znana i najbardziej popularna whisky obecnie na całym świecie. Co się dzieje teraz? Ten niewysoki, 155-centymetrowy człowiek, który nie jest w stanie na nic czekać, parł do przodu przez całe życie. Pierwszy zakłada destylarnię, nie czeka na rynki, nie jest w stanie przeboleć, że gdzieś go tam nie chcą przyjąć i tak dalej. Prze cały czas do przodu. Niesamowicie rozwija tą markę, jest znanym
dżentelmenem, bardzo lubianym przez ludzi, ma gigantyczny dom, gdzie non-stop urządza imprezę, trochę Gatsby. I tak jest postrzegany, opisują go gazety, jest uznane za jego whisky, jest uznane za najlepsze whisky w Stanach Zjednoczonych. Jack Daniel w 1907 roku przekazuje destylarię swoim dwóm siostrzeńcom. Sam jest zatwardziałym kawalerem, nie ma potomstwa, a przynajmniej oficjalnego. I przekazuje destylarię dwóm siostrzeńcom, Lemowi Motlowowi i Dickowi Danielowi. Oni dalej firmę rozwijają, natomiast on już jest w tym momencie chory, ponieważ w 1906 roku doprowadzony do pasji tym, że nie chciał mu się otworzyć sejf, kopie w niego z taką siłą, że łamie sobie palec u stopy. Za 5 lat z tego powodu umrze. Gangrena, której nie wyleczył, darła mu się na tyle w organizm, że na to Jack Daniel umarł. Tak jak mówię, życie, gotowy scenariusz na film. Może ktoś by go w końcu zrobił. Szczególnie, że jest o czym opowiadać do dziś.